Halo, halo, cześć, z tej strony pomidorowy.pl, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rayman Redemptione, Rayman Redemption i tak dalej, jak chcecie sobie tę gierkę nazwać. Więc dobra, ostatnim razem w tym let's playu przeszliśmy dwa poziomy w nowym świecie pod nazwą Blue Mountains na polskie niebieskie góry, czyli Twilight Gulch oraz The Hard Rocks. Również mieliśmy potyczkę The High Peaks, a raczej The Highest Peak, gdzie lataliśmy sobie oczywiście bzitem. No i cóż, pozostaje nam już ostatni poziom z Blue Mountains pod nazwą Mr. Stone Peaks, do którego oczywiście się teraz udamy, bo czemu by nie? Tak, tutaj macie znak rozpoznawczy, że zaczynamy sobie nowy poziom, ponieważ mamy jeszcze loading screen i przy okazji nie jest to nagrywane tego samego dnia, jak wtedy oczywiście było. I wszystko wygląda dobrze, tylko nie wiem dlaczego u mnie są czarne paski u góry i na dole, ale dobra, to już tam mniejsza. Więc ten tutaj kolega to jest gitarzysta, który właśnie nam tutaj opowiada o tym, że zgubił swoją gitarę i czy jesteśmy w stanie za pomocą tych kamieni wytworzyć mu nową gitarę, więc oczywiście nie mam nic szczególnego i ciekawego do roboty i to też uczynimy zresztą w sumie, bo czemu by nie. I szukajmy teraz odpowiedniego kamulca. Z tego co wiem, jest tutaj 5 kamulców i któryś z nich w końcu nam da tę gitarkę. Dokładnie tak, to jest on. I w ogóle mega fajną sprawą jest to, że tutaj Rayman niby trzyma tę gitarę, bo wiecie, ona tak za tobą podąża i to jest takie mega fajne. I wiecie co? Zrobię jedną rzecz, a mianowicie sobie trochę podgłośnie, żeby minimalnie słyszeć, co się dzieje w gierce. No, i mamy teraz oczywiście eliksir, który pozwoli nam w nieskończenie latać. Możemy się teraz unosić i przemierzać tutaj polarną zorzę. Tak, bo to jest polarna zorza, żeby nie było. I wszystko dobrze się nagrywa? Tak, audio jest normalnie tutaj, tu również jest to. Wszystko gitara. Muzyka, która w sumie leci w tle, to jest muzyka z wersji Game Boy Advance. Jak graliście sobie Raymana Advance, to powinniście wiedzieć, o co chodzi. Bo to była ekskluzywna nutka tylko i wyłącznie dla wersji z Game Boy Advance. Bo ani wersja na Playa 1, ani na PC-ta, ani na DS-a, ani inne tego typu wersje nie miały soundtracku niebieskich gór w Twilight, Mr. Stone Peaks. W tej sekwencji, gdzie był ten gitarzysta. Tutaj normalnie by pojawiła się klatka w wersji na PC, ale oczywiście to tylko w wersji na PC oryginalnego Raymana 1. Ej, ale ta muzyczka naprawdę jest mega fajna, ona mega wpada w ucho moim zdaniem. Bardzo fajny, spokojny soundtrack, takie coś ja bardzo lubię. Zresztą ogólnie Blue Mountains to jest mój ulubiony świat. Zaraz po Bendland. Później oczywiście pojawia się Picture City. Jeden z troszeczkę trudniejszych światów, na tak ociupinkę, na tak ociupineczkę. Zapewne tutaj już ktoś mnie zaraz będzie wyjaśniał, że o, pominąłeś klatkę. I nie, oczywiście to, że ja mówię, że ktoś będzie mnie wyjaśniał, to takie są, wiecie, bardzo żarciki, więc nie bierzcie za bardzo takiego czegoś zbyt do siebie, że o, ktoś mnie tutaj serio wyzywa w sekcji komentarzy, bo takie coś nigdy nie miało miejsca. Bardzo mi się podoba zastosowanie tej klatki tutaj, że mamy taką sekwencję na dole, gdzie można się do klateczki dostać. To jest oczywiście dla, na plus dla tej oto produkcji. Ogólnie to Rayman Redemption to chyba będzie teraz właśnie coś jak Reignited Trilogy czy Insane Trilogy, czyli po prostu taka definitywna wersja Raymana 1, w którą będę grał. Bo serio, nie wydaje mi się, że prędko wrócę do normalnego Raymana 1. Po prostu ta wersja jest zbyt piękna, żeby odchodzić od niej na koszt oryginalnego Raymana 1. Sorry, Winnetu. Redemption pod każdym możliwym aspektem wygrywa, kurde.
Dobra, przecięty mamy tutaj teraz Camlot. I tam na dole jest klatka, ale ona jest po tamtej stronie, więc musimy się teraz cofnąć. Akurat cofanie nie jest mi na rękę za bardzo, aczkolwiek to nie jest z drugiej strony taki daleki dystans, więc możemy to jakoś przeżyć. No, wiecie, pasek zdrowia wbrew pozorom stracę, w sensie tam kuleczki zdrowia. Ale no życia raczej nie stracę, wątpię w to. Chyba, że dam takiego czadu normalnie, że wiecie, to będzie taki czadowy czad. Bo w ten sposób to byłby czadowy czad, bo bym kurde zginął w najgłupszy z najgłupszych sposobów. Tutaj normalnie byłaby oryginalnie klatka, ale oczywiście nie ma i mamy tylko gównianą złotą pięść. No dobra, może nie przesadzajmy, ale zwykła złota pięść za bardzo nic nie wnosi i nie daje żadnego takiego super uber efektu. Okej, dobra. I co, lecimy do góry. Pięknie, pięknie nam poszło, w bardzo ładny sposób. O, i sekcja, która oczywiście powróciła z normalnego Raymana 1, tylko nieco zmodyfikowana. Już widzę chociażby po tych tutaj komarach kamiennych. Literka P, fuck. Ale hej, mam 29 żyć, więc z Mr. Stone'em powinienem sobie bez problemu poradzić. Słyszałem, że jest on cięższy w tej wersji, widziałem nawet jak Zakol grał sobie chwilę. Więc no zobaczymy, jak mi oczywiście pójdzie. Stawiam, że bardzo gównianie i pewnie nie jedno życie stracę na Mr. Stone'ie, no ale... Cóż, raczej nie będzie to game over. Muzyka, która leci, jest po prostu fantastico. Jest ona fantastyczna i tyle ode mnie w tym temacie. Tak. Ale przed blokiem, dobra? No dobra. Nie idziemy jeszcze do exitu. O nie. Ponieważ jak widzicie, tutaj na dole jest dosyć tajemnicza sekcja. Może zejdźmy tam. Mówiłem, że dosyć tajemnicza sekcja. Ja tutaj na dole będzie prezent. A skąd to wiem? Ponieważ nagrywam ten odcinek za drugim razem. A dlaczego za drugim razem? Miałem już pierwszą próbę nagrania tego odcinka, ale ona skończyła się oczywiście bardzo źle. Bardzo słabo się skończyła, więc tutaj jest druga wersja tego odcinka. Ja to wszystko nagrywam w momencie, kiedy moja wspaniała dziewczyna śpi. Ponieważ tak, nagrywam to też tak trochę na zapas, żeby, wiecie, filmy też były. A jako, że moja dziewczyna ma głęboki sen, to... No, to wykorzystuję to, okej? Żeby trochę też udobruchać was, żeby nie było, że o... Dziewczyna przyjechała, to pomidor wywalone jajca ma na to. O, i złota klatka się pojawiła. Teraz da nam tylko Tinksy, nic więcej. Dobra, to jest ładny sposób uniknięte. I tego właśnie nigdy nie potrafię ogarnąć. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby tak w miarę prosto zlecieć tam w dół. A uwierzcie mi, bardzo bym chciał. Dobra, literka P. Teraz była ona dla mnie bardzo ważna. No dobra. To lecimy wtedy z koksem. O, teraz się udało, ładnie poszło. Pięknie, prezencik zebrany. Całe szczęście, że tutaj dali taki checkpoint, Jezu, znak zakończenia tej sekcji i tego... No może nie powiedziałbym poziomu, ale zakończenia sekcji, no bo nie wyobrażam sobie wracania na samą górę, tak szczerze. Byłoby to za bardzo przesrane, moim zdaniem.
Przepraszam najmocniej, że jestem teraz tak cicho, ale po prostu muzyka, która się tutaj odpaliła, jest przepiękna. To jest jeden z najlepszych soundtracków Blue Mountains. Oj, 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 ups. Ale tak, muzyka, która obecnie w tle leci, to jest muzyka z Blue Mountains wersji Game Boy Advance. I to jest swoją drogą muzyka, która leciała też w walce z Mr. Stone'em w wersji na Game Boy Advance. Jest to jej po prostu remix, tylko taki bardziej, nie wiem, Reignited Remix albo Remake Remix. Jak chcemy sobie to oczywiście nazwać. Ale tak, dostaliśmy tutaj ekskluzywną moc z zielonymi tymi roślinkami. Więc no, tutaj mamy również, chyba nie możemy zrobić 100%, bo potrzebujemy tej mocy odbijania się od sprężynek, a z tego co wiem, ona chyba dopiero debiutuje po Picture City, chyba tak? Dobrze zapamiętałem? Tam coś jest, nie? Nie, tam chmurka jest. Znaczy tam na pewno coś jest, ale poza chmurką to nie wiem co tam jest. Dobra, woda się zbliża. Nieubłaganie się zbliża. O Jezus Maria. Tych dupków nie mogło oczywiście zabraknąć. Ale lepsi oni niż żeby były te golemy zasrane. Tak tylko przypomnę o ich istnieniu. Tak, BTW. O, o wilku mowa. A ten głowę zgubił. Hehe, frajer. Tutaj była taka chamska, trolująca chmurka w oryginale, w oryginalnym Raymanie 1, ale na szczęście tego się pozbył goleś. Całe szczęście. O! Pal gumę! Pal wroty, gościu! Pal wroty! Ginżesz! Dobra. To ja teraz spalę wroty. Tutaj chyba można się tam do klatki dostać, z tego co wiem. Mogę się mylić, bo śmierdzi mi ekskluzywną klatką. Znaczy ekskluzywną, może nie ekskluzywną, ale po prostu śmierdzi mi klatką tutaj. A nie, sobie ułatwiliśmy trochę drogę. Okej, tak też można. O, oczywiście tutaj mój standardowy żarcik, hehe. Żarcik kosmonaucik, czyli o, patrzcie, śnieg pada. Mamy lipiec. W sumie to dzisiaj 30 lipca. Mamy lipiec i kurde śnieg. W Raymanie. Któż by pomyślał? Lato jest. No i oczywiście standardowo mieliśmy napis yes, czyli na polskie to tak. Tutaj mamy checkpoint. A na dole nic nie ma chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie będę ryzykował. A może? Nie, nie ma nic, bo inaczej by kamera w dół za mną poszła. W tym odcinku oczywiście przejdziemy sobie tylko The Hard... Jezu, co ja mam z tym The Hard Rocks? Mr. Stone Peaks, a w następnym przejdziemy dwa albo jeden poziom z Picture City. To zależy od tego, jak długi będzie Eraser Plains, ponieważ... Nie wiem, jak długościowo jest długie Eraser Plains, ponieważ no nie przeszedłem jeszcze, jak sobie grałem do Picture City, bo jedyne, gdzie ja doszedłem w moim tym pseudo treningu, to w tym cały The Dream Forest. Ja Bandland Blue Mountains przechodzę tak naprawdę po raz pierwszy tutaj na serii. Taka ciekawostka dla osób ciekawskich. Dobra, jeszcze jedna klatka i będzie the end. Tylko pytanie, czy to była tamta klatka w tamtym miejscu, czy tu gdzieś jeszcze będzie. Tutaj jest bardzo ładne zaimplementowanie mostku. Bardzo fajnie to zaimplementował koleś. Co, nic więcej? Żadnej klatki? Nul? Zero? Ale czy aby na pewno? No, tutaj trochę oberwałem.
Komary sobie niech polecą dalej. O, widzę tutaj. Mamy towarzystwo tak zwane. Dobra. Lecimy z koksem. Pyk, pyk, pyk. Aha, i tylko żyćko tu było, nic więcej. Na pewno? Nie ma żadnej ten? Nie. Czyli klatkę jedną pominąłem. Okej. Warto wiedzieć. Dobra. Ho, ho tu, ho tu. Come on. Come on, kurde, frajerze jeden. Zobaczymy, jaki ciężki będziesz tutaj. Okej. Zadałeś mi mały damage, a raczej odłamek kamienia mi zadał damage. Teraz se polecę tutaj. Muzyka oczywiście jest jak najbardziej cool. Okej. Oj! Oj! Dobra, oberwałeś w czerep. Łysy czerep. Zakolokowy czerep. Okej. Na razie idzie spoko. Straciłem oczywiście w gówniany sposób dwa punkty zdrowia, ale co to dla mnie? Ja sobie to jakoś nadrobię. No, dawaj. Okej, z tym jednym punktem zdrowia będzie bardzo ciekawie. Będzie bardzo ciekawe. Pojedynek tytanów normalnie. Nie. O, o. Dobra, tu się nie przygotowałem. Tutaj się kompletnie nie przygotowałem. Ale hej, mam jeszcze tutaj ten super pięści, więc lol. Więc będzie bekowo. Czadowo, ziom. Dobra, 28 żyć, 4 punkty zdrowia. U mnie jest 1 punkt mniej, of course. Dobra, on tutaj będzie teraz. No właśnie. Dobry unik to był. Bardzo dobry, bym wręcz powiedział. No, tutaj trochę za bardzo poleciałem, odpłynąłem za bardzo. Okej, połowa HP już ma zebraną. O-o. Co to są za niebezpieczne skoki? Co? Co? Już wiesz, że przegrasz to już ten? O kurde. Dobra. Dobra, tego nie ogarnąłem. Kuźwa mać. Ja pierdzielę. No nie. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, jeszcze 2 punkty zdrowia. Uda ci się, Rayman. Dobrze! Aż go zgniotło! Pamiętam, jak w normalnym Raymanie jedynce był ten. No, jak to się nazywa? Ta gęba oczywiście wyskakiwała, nie? O, Tempest Terror, zobaczmy co to jest. Co to jest za poziomik? Ohoho. Dobra, to przejdźmy sobie jeszcze ten poziom. Przy okazji trochę dłuższy odcinek wyjdzie, ale pamiętam, jak w normalnym Raymanie jedynce było coś takiego, że ten totem przecież cały z tą gębą spadał w Mr. Stone'a i on później miał tą taką głowę radosną. Ale ten poziom mnie bardzo ciekawi, tak szczerze. To jest interesting. Interesujące bardzo. Jezu, co to są za kamienie? Co to ma być? Gdzie ja w ogóle spadłem? Co ja tu robię? Kim ja jestem? Tam coś na dole jest, widziałem, literka P. Tam pewnie bym spadł na dół.
W sensie, na dół i bym się zabił oczywiście, bo standardowo nic innego by nie było. A, to jest poziom... O kurde, to jest jakiś jeszcze ten. Zobaczymy, ile on ma sekcji ten poziom. Aż mnie zaciekawił, powiem szczerze. Dwa typy kul. Jedne takie bardzo kamienne, że wręcz w chuj. A drugie to... takie lawowo-kamienne. Dobra. Okej. O! Co tu mamy? Znaczek magika. Przyda się. Znaczy przydał się, bo już mam go zebranego. Ale to było bardzo wredne. Aj, dobra, nie będę tego komentował już, bo to jest naprawdę szczyt wszystkiego. Ten totem, kurde, musiał, znaczy totem, Jezu, ten ziomek musiał swoją głowę rzucić. Bo musiał, bo nie mógł się powstrzymać, co nie? Tam u góry coś jest. Ale ja się tam nie dostanę. I w taki oto sposób pewnie ominąłem gdzieś z 3-4 klatki. No może z 2. Ładny posąg Raymana, w sensie tak ulepiony ze śniegu. Kurde, mam tak po cichu leci tam u mnie gierka, że nie słyszę, czy w ogóle jakiś soundtrack leci. Ale dla pewności biorę checkpoint, bo zapewne zaraz zginę. Okej. Mówiłem, że zginę. Widzicie, to trzeba mieć 300 IQ, żeby przewidzieć swoją własną śmierć. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. A, no klatki. Całkiem fajna droga. Co to miało być? Co to miało być? Przepraszam bardzo. Szanowni Państwo. Co to miało być? Czemu nie zebrałem tamtej pięści? Rayman! Dobra, to lećmy w takim razie do góry. Nic tu po nas! Teraz po cichu słyszę, że leci dalej ta muzyka. Ten dobry remake muzyki. Jakkolwiek oczywiście to nie brzmi. Miałem prawie 30 żyć. Wiem, że na pałę gram teraz, ale kurde, chcę jakoś uniknąć! Fuck! O! O, to ty! Powróciłeś! Ale coś czułem, że ten poziom jest nie bez powodu, że coś czułem, że coś jeszcze nas będzie czekać. Walka, kurde, znowu z tym Darktoonem. Dobra. Hello! Dawaj! No dawaj! To było bardzo fajne! Dawaj! No leć! Atakuj, no! Zaraz cię porobię, grzdylu jeden. Wtedy byłem nieprzygotowany, ale teraz jestem już. O! Ktoś tutaj chce mi pocisnąć, widzę. Kulkami. A, dla mnie to nie jest przeszkoda, kurde. Gorsze przeszkody się unikało. Okej. Dostałeś w pysk, a dokładnie w oczy. O kurde, co? Okej. Ta walka z tym Darktoonem jest trochę trudniejsza, ale to dobrze w sumie, bo przynajmniej czymś nowym zaskakuje.
ale już wiem, o co chodzi, już wiem. Teraz są, teraz to jest na razie ten, ta łatwa część walki. No zaraz on będzie tymi kulkami spamował. To sobie jena zaś zniszczyliśmy. No dawaj, 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 no. Leć. No, dawaj. No i dostałeś, kurde, w brzuszek. Wysłanniku, kurde, Mister Darka. Frajerze jeden. No. I ostatni, kurde, ten strzał w pysk będzie. Ty nic nowego już nie wprowadzasz, no kurde, weź. Weź coś oryginalnego zrób choć raz. Na razie się powtarzasz, ziomek. Nie, żebym się czepiał czy coś. Dobra, pal wroty, ziomek. Co tu się stało teraz? O kurde! Ten Pink Helpers będzie nam te... O proszę, on będzie nam dawał nam nowe umiejki. Jak chociażby te sprężynki i tak dalej. Ale czadowo! Fajno! To teraz będziemy mogli sobie skakać po tych sprężynkach, czyli będzie możliwy powrót do wielu poziomów. To wcale nie jest tak, że do 90% gry będziemy musieli wracać. Nie, ale będę dopiero backtracking chyba robił w momencie, kiedy będę miał wszystkie te umiejki, bo ja nie pamiętam, w których poziomach brakowało jakiej umiejki, a też nie chcę tracić swojego czasu, więc to będzie się najbardziej opylało. O, i achievement nawet dostaliśmy, fajnie. I tu jest Picture City, fajno. To ja sobie zapiszę. No i dobra. To by było na tyle z mojej strony, proszę państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Mam nadzieję, że wam się ten let's play podoba i odcinki również, że sposób ciekawy, jak i informatywny je prowadzę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek. Oczywiście standardowo, łapeczka w górę mile widziana, jeżeli się spodobało. Zapraszam również na grupę na Facebooka oraz na Discord, linki są pozostawione w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Raymana Redemption i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!